koniec słów, zaczynają się dźwięki, zespół z Rzeszowa Lastia Teogni i Speranza. Jarek, uważaj, no właśnie. Wiesz, bo jak się dobrze wibruje, to spodenki zaczynają pękać. Całe. Po prostu wibruje bardzo tajemniczo. Dziękujemy wam bardzo. To był zespół Raya Bell. Przypominamy o tym, przepraszam cię Adam, przypominamy o tym, że jeżeli chcecie, żeby Raya Bell otrzymała nagrodę, to wpisujemy nazwę zespołu na karnet. Away, wasted miles a mile away. Listen there, we are going back. That's what you can say. Everybody, that's my everyday. My cap has changed to wireless. Define, 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 oh yeah. That's what you can say. Yeah.
places in my blue sky. To save reason for years 25. Jet on moon is very warm. Something real as it's the norm. Make every way out of the chat. After some time the light went out. Yeah.
Jak ci się grało dzisiaj? Świetnie. Słuchajcie, oklaski dla Zbyszka. Duże specjalnie dla was przyjechał w zimowym obuwiu. Zbyszku, pokaż swoje obuwie publiczności. Świetnie. Bardzo ładnie. Dziękujemy ci. To był Zbyszek, 1,92 m, z Solca Kujawskiego, zespół Roman. Istnieje system kontrolowania zmysłów. Here we can see at this festival everyone has uncontrolled senses. Tutaj na festiwalu możemy zobaczyć, że nikt nie kontroluje swoich zmysłów. Taking so much intoxication. Zażywając tak wiele używek. Having so much sex life. Angażując się w tak dużo życia seksualnego. But actually no one is perfectly happy by these activities. A tak naprawdę nikt nie jest doskonale szczęśliwy, angażując się w te czynności. Because happiness is something that comes from within. Ponieważ szczęście jest czymś, co pochodzi z wewnątrz. So a yogi is one who controls his senses. A więc jogin jest tym, kto kontroluje swoje zmysły. Tries to understand a higher truth. I próbuje zrozumieć wyższą prawdę. So the most important sense to control is the tongue. I najistotniejszym zmysłem, który należy kontrolować, jest język. So one can control the tongue by chanting Hare Krishna. A więc można kontrolować język, intonując Hare Krishna. Po co ten pieprzon, co? Widzicie dobrze, trzy dni
Do oporu, do oporu. Rób to! Thank you.
się, zmieni się czas. Wyrówna się wszystko, siła wybuchnie w nas. Mocno w to wierzę, będzie inaczej. Wyrówna się wszystko, ja to zobaczę. Rozgrzanych emocji, rozbudzonych agresji. Thank you.
się zgadzam tam, że to jest dla mnie też wszystko. To jest dla mnie totalne życie. Ja to czuję całym sobą, ale o tym nie można. Nie mogę z tobą ja rozmawiać. Jakiś frajer w pani napisał świetny artykuł o pankach. Normalnie instrukcja do gry w panka. Brygady pankowe, cztery osoby z przodu, przywódca, brygady robią kółka, pani napisali. Normalnie instrukcja do gry w panka. Słuchajcie, kto nie umie grać w panka, niech się przeczyta w pani artykuł. Jak robią ludzie takie artykuły, to szlak i krew zalewa. No przecież jak takie rzeczy można w ogóle wypisywać? I to nie właśnie taki gościu, pisząc taki artykuł, uważa, że robi po to, żeby ludzie byli tam. To jest niesamowite, to jest w ogóle takie. No ja nie wiem, bo to w sumie było coś takiego, że najpierw pisze, że ta młodzież taka i siaka, a później zaczął pisywać na balach, nie mogłeś, ja ci powiem, to było po prostu instrukcja do gry w panka, rozumiesz? Opisane miałeś wszystko, ile panków musi iść w brygadzie, że idzie brygada, na początku przywódca, później idą cztery osoby, zastępcy, są dziewczyny przywódców i są szmaty takie. Miałeś podzielonych panków na trzy grupy, zniszczeni posuwają się ruchem posuwistym w lokomotywę, no normalnie kartyki. Takie głupoty wypisywać ludzie. Niedawno w tym roku teraz czytałem, bo normalnie myślałem, że szlak nie trafię. Znaczy w sumie się najpierw śmiałem, a później chciał porozmawiać z redaktorem, dziennikarzem, nie wiem. No ale to byłby sens. Nie, to nie ma sensu totalnie, nie ma sensu prostować. To nie ma sensu. Żeby pracować na poglądy. Bo jeżeli wszyscy ty będą robić na zasadzie sensu, to zawsze te dziewczęce nie. Słuchaj, to jak my jesteśmy oceniani, to już chyba wszyscy wiemy dobrze, nie? Jesteśmy oceniani i tak, a siak i w ogóle, ale w ogóle jesteśmy negatywnie oceniani. I wiesz co ja ci powiem? I my jest z tym dobrze. Czasami mi jest z tym dobrze. Ja uwielbiam wjechać i jadąc w autobusie, ja mieszkam w takim świetnym mieście Szczecin, że w ogóle tam jest też szok i niewida. Uwielbiam jeździć w autobusie, pokazywać ludziom języki, kłócić się z nimi, jak ja wyglądam, a że pani ma brudną koszulkę, ona coś tam mnie znaczy, że ja mam brudną koszulkę, a pani akurat się poci, strasznie cieknie z niej. Wszystko taka świnia jedzie w autobusie. Uwielbiam. Mi to pasuje, rozumiesz? Mi to totalnie pasuje. Ja uwielbiam, jak za mną lecą kamienie na ulicy. Ja lubię się kłócić z ludźmi. Ja lubię czasami, wiesz, i w jakiś tym coś takiego. No to po prostu to mi pasuje. To mi pasuje, rozumiesz? Ja już się tak przyzwyczaiłem, że ja teraz bym nie mógł iść normalnie przez ulicę, żeby się nikt nie oglądał. Ja nie mówię to dlatego, że po prostu muszę się pokazać i muszę wszystkim pokazać. Ale to jest świetne. To jest świetne, te komentarze po prostu świetne. Tylko mnie kurczę denerwuje, właśnie to mnie denerwuje, to mnie przeraża i to mnie, ja też tutaj wiem, że robię, że ja będę krytykowany, że ja w ogóle z wami rozmawiam coś takiego. Tylko ja wam właśnie chcę powiedzieć, że ja cały rok, cały sień jestem męczony, gnębiony, mimo że jestem dobrze, nie? Ale oczywiście też dobrze było, żeby tak nie było, nie? Ja tu przyjeżdżam, żeby być wolny tego i robicie właśnie materiały dla tego, jak wyście. No, taka jest prawda. Nie, ja nie wiem, dlaczego to jest, nie wiem. No to tam się żeby komukolwiek wytłumaczyć, że sama no tak, żeby mniej więcej przedstawić. A widzisz, to jest rzecz, jak mówisz, że nikt nie da się wziąć w ruchu. Oczywiście są pewne takie jakieś tam nikłe takie granice, które można zauważyć, ale nie wytłumaczysz ludziom, którzy nigdy nie mieli z tym styczności, ludziom, którzy całe życie tam wojnę przeżyli, tam oni wiedzą wszystko najlepiej, nie wytłumaczysz im tego. Są ludzie, którzy nigdy nie zrozumieją tego i nie ma sensu im tego tłumaczyć, bo to nie jest dla nich, my nie robimy tego dla nich, żeby oni nas zrozumieli i po to, żebyśmy my tam bunty, walki i tak dalej, tylko to jest dla nas. Jeżeli ja to rozumiem, to ja to rozumiem dobrze. A czy inni to rozumieją, to ja już na to sikam. Jak oni to odbierają? Gdyby częściowo was nie rozumieli, to ja rozumiem. No wiesz, no to normalne. Tylko, że pamiętaj na tym, że ja rodzinę zawsze był, bo ludzie zawsze na tym zarabiają. Ale ty byś nie zarabiał. No, ale teraz zarabiam. Ja rodzinie w tym roku ma być kolorowo. Koniec szarzyzna mi rodzina. Akurat tutaj cytat z poprzedniego materiału Czapka dla Skina. Cudownie. Ludzie załatwiają ten ja rodzinę. Wszyscy zespoły sprawdzają. Nie wiem, słuchaj, na przykład a propos w ogóle innych koncertów, gdzieś słuchałem w Radiu Prąd, są przeglądy muzyczne, muzyki hardkorowe i banka naraz robią. No kto to robi, to już ja się zastanawiam. Tak samo tutaj ściągają zespoły, jakieś pulty, nie wiem, to nie jest, ja wiem, że tam chcą zrobić ten Jarocin kolorowy i tak dalej, ale właśnie z tą szarzyzną Jarocina, która była w poprzednich latach, było najlepiej. Najlepiej, ta szarzyzna była najlepsza. Tu nie ma sensu robić tego drugiego Sopotu jakiegoś, nie ma sensu. We'll be right back.
prosimy was bardzo, nie wstępuj się na scenę, bo nie wolno tutaj pasować. Siwy się co do tego ze mną zgodzi. Nie jest warta tego, żeby o to się zabijać, bo tym chodzi o to, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili. Wy schodzicie, oni grają, ale za 5 minut. Najpierw jest cisza. Słuchajcie, może być znakomicie. Będziemy bawili się do drugiej albo do trzeciej nad ranem. Wystarczy odrobina, spokój, świetnie.
odrobina spokoju. Nic się nikomu nie stanie. I będzie świetnie, będzie fajnie. Odrobinę podstawowych spraw. Każdy chce... Proszę, chodź. Chcesz, żeby grali? Tak! Ale niech koledzy nie wchodzą dalej. Bo my... Okej! Słuchajcie, bawimy się, można skakać pionowo, ja wam pokażę. I to nie może być agresja, słuchajcie, można skakać tak! Skaczemy do góry, jest mało miejsca. Bawimy się świetnie, ale w pewnych ramach. Jednemu dziecku zabrali karnet podarli, to jeszcze wzięli, jego żonę zbili i nie do siedzego bity! To jest ochrona! To jest ochrona! Kurwa, przed chwilką wynieśli gościa stąd. I słuchajcie, dajcie spokój na jarze. Proszę cię bardzo. Cicho, poczekaj chwilę. Poczekajcie chwilkę. Poczekajcie chwilę, dajcie chwilkę. Chwilkę spokoju, poczekajcie. Słuchajcie, niech oni zaczną grać, dopiero wtedy się pobawimy, dobrze? Cicho, poczekaj chwilę, niech skończy. Słuchajcie, możecie kogoś zabić, rozumiecie? Słuchajcie! Ze zwierzętami się tak nie da! Tych trzeba wziąć tak liczy, oni nie myślą! Chwila spokoju, a później na scenę pan lotowy! Który z was chce być mordercą? Take a cow, a little baby calf, and you bring her here and you squeeze her leg very hard. She's going to move because it hurts.
Ona zacznie muczyć, dlatego że to boli. So the law of nature is if you cause pain to others, that pain will come back to you. Więc prawo natury jest takie, że jeśli ty powodujesz ból, uderzysz ból innym, to tobie będzie zadawany ból. Sprawdzamy tego kawaja, tak?
Teraz tą gitarę trochę głośniej. Thank you.
Głosów. Duże dzięki za pomoc przy transporcie tych trumien. Wyniki są następujące. Piąte miejsce Baby Key, 52 głosy. Czwarte miejsce Bestiar, 75 głosów. Trzecie miejsce Mocz Tenora, 105 głosów. Drugie miejsce Spółdzielnia Inwalidów, 157 głosów. I pierwsze miejsce Beer Google! 10 milionów od was! Kolesia, którzy po prostu wkurwiają wszystkich. Chodzą, wiecie sobie, kopią ludzi po twarzach. A to pech! No i to pech, nie? Nie! I to jest ani pioseneczka. To ci to ja! Podobasz mi się! Ej! Wazi! Radny zielobój! Let's go.
Opuśćcie psa! Bez przelew! Panie, można tę butelkę zabrać? Tak, proszę. Dziękuję. Jak się panu koncert podobał? No, ładnie było. Tak? No, ja myślałem, że jeszcze dzisiaj będzie. No, już skrócili o jeden dzień. No, no. Ładnie, wesoło było. Ma coś tego, bo tak w radio to nie ma co słuchać. Lepiej tu też. No, w przyszłym roku może jeszcze raz.